Witam serdecznie. Dzisiaj zagram mecz towarzyski Anglia Włochy, Arena Lwów. Witamy Państwa, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Przed nami spotkanie międzynarodowe. Tak, czyli wczorajszy mecz Euro, który zakończył się remisem 0-0. Pierwszy taki mecz na tych mistrzostwach i 0-0. Musiała być dogrywka i rzuty karne, żeby wyłonić zwycięstwo. Oczywiście Włochy wygrały zasłużenie i grają dalej z Hiszpanią i mogą zrobić niespodziankę z tą Hiszpanią, bowiem grają bardzo dobrze, mają zbilansowane wszystkie formacje i są w formie. No i Rooney pokazał, jak się gra. Tak jest. Piękny strzał. To po prostu jego żywioł. Wychowany Evertonu nie daje szans bramkarzowi. Idziemy dalej. Czwartą minutę i pierwszy gol. Cassano. Balotelli. John Terry przerywa akcję. Kurde. Ależ walka Gerarda o piłkę. Udane wejście Stevena Gerarda przejmuje piłkę. Tak, u nas jak zwykle Smuda oberwał. Silne ciosy. Wybierają drugiego trenera. Na razie wygląda na to, że będzie trenerem Polak. Wątpię, żeby z zagranicy kogoś ściągli. Ale nie wierzę za bardzo w tego Fornalika, bo rzeczywiście on nie ma, że tak powiem, doświadczenia. Oprócz ruchu to za bardzo się tam niczym nie wykazał, także byłoby duże ryzyko dać go od razu na takie szerokie wody jeszcze w tej grupie, bo gramy z Czarnogórą na wyjeździe, z Anglią u siebie i z Mołdawią. No to nie najlepszy start. Mógł być lepszy ten kalendarz, no ale jak chcemy awansować te mecze, i tak musimy kiedyś rozegrać i wygrać. Ach, za lekko to było. Zobaczymy, może Engel wróci, kto wie. Albo Kasperczak. Bo Skorży też bym nie dał tej kadry, bo Skorża by to wszystko spieprzył, tak jak z Legią. Ostatnio spieprzył, to jest kadro by spieprzył. Cassano widzi wszystko, ma znakomite wyczucie. Spójrzmy, bo to playmaker najwyższej światowej klasy. Kurde, no dobrzy są. Ja już odebrałem piłkę. I kontra. Pięknie wyjście Gerarda. O Jezus, uciekła mi ta piłka. Juputum. Niemcy też mi zaimponowali wielką formą. Grecję rozwalili tak jak to miało być. Grają swój solidny futbol i może wygrają jeszcze te Euro. O Jezus, nie dojdzie do tego podania niestety. Także Niemcy albo Włosi na razie mi się tak kroją mistrzami Europy. Chciałbym jakieś zmiany, bo Hiszpania potwierdziłaby swoją supremację, no niewątpliwie tą piłką, te szkolenie, tak Francuzów wykluczyli grą z klepki, którzy nie mieli za bardzo sobie poradzić z tą grą. Może tak też będzie i z Niemcami, ale z Portugalią będą mieli ciężko. To wiem, może Portugalia będzie czarnym koniem i wygra, to bym się bardzo dziwił. Cristiano Ronaldo, to muszą inni dopomóc w tym, żeby to wygrali. A, spalony tym razem był. No szkoda, mogłem prędzej podać. Także zobaczymy, jeszcze parę dni zostało do
finału. Potem wrócimy do ligowej szarzyzny. Zresztą już powoli wracamy. Niedługo będą super europejskie pochary z Kazachstanem, z Czarnogórą. Już dzisiaj było rosowanie. Bardzo ciężkie wyjazdy. W okresie przygotowań będą bardzo zmęczeni i jeszcze muszą tak daleko lecieć i w takich klimatach biegać, skakać, walczyć. Może znowu poprzegrywamy z Kazachami albo z Czarnogórcami w pierwszej rundzie. Znowu będzie heca. Ładnie dograł. Tak jak w zeszłym roku z Jagiellonią była heca. Z Irtyszem, z kazachstańskim zespołem też odpadła. Także niby łatwe zespoły, a jednak na naszym etapie przygotowań i formy, no nie do przejścia. Także co tu było? Aha, faul. Mają korzyść. Nie wyszło to. Idziemy szybko. Nie wyszło. I kolejna centra na główkę. Wybita. Balotelli przy piłce. Balotelli, zatrzymamy go. O kurde. Spokojnie, przejęcie piłki. Parker naprzód. Ale strata. Balotelli, ciśnij. O, strata za stratą. O, uzyskaje piłeczkę. Lescott. Walczy dalej. Piękne odebranie piłki, ale Motta przejął. I koniec pierwszej połowy. 1-0 Anglicy. W piątej minucie strzał Wayna Rooneya. Nic się nie działo, oczywiście, panie Szpakowski, u pana się nic nie działo. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Tylko u niego studiu się dużo dzieje. Wspaniali komentatorzy, Moch i inni. Szkoda, że już Piechniczek się nie wypowiada. Ale jest rzeczywiście członkiem PZPN-u, nie za bardzo by to wyszło, żeby się mógł wypowiadać. O, ty gadzino. Nie, no czemu tak było? Zobaczymy. Kurde mole. Dobrze. Idziemy na atak. Rooney wygrywa ten biegowy pojedynek. Idzie. O niech cię szlak, taki słupek. To była idealna sytuacja na 2-0. No. Za bardzo w bok. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. No, idziesz, Young, idziesz. Do Welbecka. Welbeck przejmie piłeczkę. Okrąg, ani stracił, ale przejmiemy. Gerard walczy. Marquisio sam jest, nic nie zrobi Marquisio, nie może, nie ma prawa, ale szaleje Marquisio. O, niebezpiecznie było, ale Hart to wycharcił i pięknie kontra Angielików. Idzie Welbeck,
Znakomite podanie do Ashley Younga. Ashley Young stracił piłkę, ale uderzy niecelnie, bardzo niecelnie. Tak, Cassano zmienia się. I dalej. 60 minuta, jeszcze parę minut i będzie koniec tego wspaniałego spotkania. O, o, niedobrze. Pięknie. Wyczekałem do końca. Nie położył mnie i wybroniłem. Wybicie, szybko, 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 szybko. Przejmieć piłeczkę. Jest dobrze, kontra. Ale tutaj nie ma nikogo. A, i znowu strata. Włosi trochę, widzę, próbują. O, o, niedobrze, niedobrze. Dobra, trzeba atakować, strzelić tą drugą bramkę, bo robi się niebezpiecznie. O, ciśnij, ciśnij, ciśnij. Nie, nie do tyłu. Do kogo zagrywał? Out dla rywali. Nie, o kurde, ale strata. Przejęcie piłki, Gerard do Parkera. Parker do Welbecka. Welbeck tutaj dwóch Włochów znowu stracił, ale faul. Tak jest, Gerard idzie. Rooney, Rooney, Rooney. I tam musi być 2-0. Nie, Boże, kochany. Spartolona sytuacja, setka. I piękne odebranie piłeczki, ale faul był, a. Czy ten faul zakończy się tylko rzutem wolnym? Mamy zmianę w drugiej połowie, niewiele do końca. Dobra. I trener wie, że musi coś zmienić, inaczej nie odmieni. Trzeba to szybko zatrzymać. O, o, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Robi się niebezpiecznie. Kurde, znowu sytuacja wybroniona. Milner, Milner, podaj szybko, Milner. Rooney, idziesz, idzie Rooney. Niespożyte siły Rooneya. Włosi są niesamowici. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Aut dla Anglii, blisko pole karne, więc może być groźnie. Ach, kurde. Prowadzą piłkę do gry rzutem z autu. Parker. Dobra. Fajnie w trójkącie. Nie ma spalonego. I uderzenie. A kurczę. Wybił mi to spod nóg. Niesamowity gracz. No, Włosi atakują, ale i to za pięknie przejęcie. I naprzód Anglicy. A, to nie mogło mnie zaskoczyć, taki stał. Takie uderzenie nie za bardzo. Kurczę, mole, znowu sata. Dobra, spokojnie, tutaj się robi bardzo niebezpiecznie, bardzo, bardzo gęsto. No i znowu sata, kurde, że oni tam... Dobra, do bramkarza, spokojnie. I znakomicie, Parker, Parker, idziesz, 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 Parker. A, i znowu stracił. Dobra, idziemy, idziemy teraz. Szybka kontra. Milner, Milner to przejmie. I uderzenie, a, za słabo. Za słabo to było, zdecydowanie za słabo. A to znowu nie dojdzie do tego podania. Rzut z autu.
i znowu przejęcie Włochów, ale już jest 90. minuta. Zaraz się skończy ten mecz. Jeszcze atakują Włosi. Montolivio, Montolivio. Pięknie, nie udało się. Nie, rzut karny będzie. Oż kurde, mole. Nie no, sędzia. Co teraz wymyślę? John Hart, John Hart. A, taką bramkę, co Pillo mi uwarnął, to nie ochycisz. Jest zawodowiec w karnych. Kurde mole, niech to szlak. To był ostatni moment do tego, aby wyrównać w tym spotkaniu. Udało się. No może jeszcze ja tutaj zaraz ukończę drugi raz Włochów, ale nie ma jak. Zwycięstwo z tego starcia wyszła jedynie piłka. Kurde mole. Nie ma dogrywki tutaj, albo jest. Klasyczna dogrywka. Tak jest. Niech jest. Mamy zmianę. Trener próbuje czegoś nowego w nadziei, że obejmie prowadzenie. Dobra. Sporo było emocji przez 90 minut. Mam nadzieję, że... Tak, oczywiście w wirtualnym meczu. Remis, ale nie 0-0, tylko 1-1. I dogryweczka. Może i nawet karne. Oby nie. Nie możemy pozwolić na rzuty karne. Ach, świetnie, już myślałem, że będzie pięknie. Dobra. Gąż nóg, ale uderzam. Niestety. Buffon, wybijaj to piłeczkę szybko. Czas umika. Bardzo szybko teraz w tej dogrywce. Wybicie, piękne wybicie Terego. Idzie Runej, ale tam musi mieć ktoś, nie może być tak osamotniony. Runej. Gol! Leście, Danny Welbeck. No, to mi się podoba. Okej. 2-1, prowadzę. Włosi muszą znowu atakować, odrabiać straty. Balotelli, niespożyte siły Balotelliego, ale znakomicie moi obrońcy tutaj z nim walczą. Podwajają go i przegrał walkę. Kurde mole. Uwaga, nie mogę falować znowu. No i znakomicie Hart. Niepotrzebne to było. Co to się stało? Zmęczony coś jest. O, to nie było karnego. Jak mnie wywalił, kurde mole. Panie sędzio, ale to nie było. Falu. Moż kurde. Pięknie bramkarz wybronił. Dobra, pierwsza połowa dogrywki zakończona. Dalej, nie ma czasu. Jest wybicie, ale niestety nie przyjąłem tej piłki. Idzie Balotelli znowu znakomicie. Terry czyści tą sytuację. Idziemy z kontrą. Gerard, Parker coś dzisiaj słaby. Traci piłki. Idziemy. No, Runej jest.
Idziemy, idziemy, runy. Ach, stracił tą piłkę. Nawet już jemu nie ma tyle siły, co na początku meczu. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Tery, tery, tery. Spoczyna atak do Gerarda. Parker. Końcowy rezultat w tym meczu to wciąż sprawa otwarta. Niewiele do zakończenia. Parker idzie na skrzydle, znakomicie centruje, ach, to za nisko. Dobra, rozciągamy tą grę. A, nie doszedł do tego podania Gerard. Gerard, ty już więcej nie pijesz. No, Balotelli, Balotelli. Dzisiaj nie strzelił gola. Nie popisał się z żadnymi super tancami w polu karnym. O nie, niedobrze. Ale Hart stoi w bramce Anglików i wybrania wszystko. Runej, runej, runej. Walczy to. Ach, Skoda, był bliski. Koniec meczu i dogrywki. 2-1 wygrywają Anglicy. Tym razem udało mi się odmienić los prawdziwego meczu i Anglicy wygrywają 2-1. Także spodziewajcie się jeszcze finału. Na pewno finał, może jeszcze zagram Portugalia, Hiszpania. Zobaczę. To tyle w tym odcinku. Na razie, cześć.